Nicky Pedersen w wyścigu drugim udowodnił, że także jadąc w kasku żółtym można triumfować. Warunek konieczny to oczywiście doskonały start. Zdaje się, że Leon Madsen w ostatniej chwili zdecydował się na wymianę motocykla. Stwierdził po próbnym starcie, że ten pierwotnie wybrany przez niego motocykl nie jest idealny. Przesiadł się na rezerwowy. No i zobaczymy, czy to był dobry manewr, czy to była słuszna koncepcja. Zobaczymy, jak zapunktuje, czy w ogóle zapunktuje w wyścigu czwartym reprezentant Danii. Anders Thomsen, Vaska Finis, Leon Madsen, Kacper Morina. Świetnie mieliśmy, czy założy się na Thomsena. Thomsen jednak pierwszy mógł i Kacper Morina po zewnętrznej. Vaskav Finis i Kacper Morina, ale tam bezpardonowo potraktowany junior reprezentacji Polski, czyli Kacper Morina, został domknięty, dociśnięty do bandy na przeciwległej prostej pierwszego krążenia przez Wacława Milika. No i w efekcie tego zdarzenia spadł na czwartą lokatę, wyprzedzony najpierw przez Andersa Thomsena. Oj! Wewnętrznej Wacława Milika. Leon Madsen wywraca się najpierw. Anders Thomsen oczywiście to Duńczyk w czerwonym kasku. Podniósł się bardzo szybko w własnych siłach, ale pod bandą leży Vaclav Milik. No i to naprawdę bardzo, bardzo koszmarnie wyglądało. Ból ręki Andersa Thomsena. A co z Vaclavem Milikiem? Opatrywany, właściwie wypytywany o stan zdrowia przez jednego ze swych mechaników, ale... Myślę, że Vaclav zdąży puścić motocykl i tak na szczęście się skończyło, bo no, atak Thomsena to nie wyglądał dobrze i na szczęście zawodnik stał, ale to już było widać strasznie, jak Thomsen atakował, że nie przygotował tego ataku, pojechał troszeczkę tak, można powiedzieć, na dzika i tak to się skończyło. To będziemy mieli za chwilę powtórkę, zobaczmy wejście Milika, a Thomsen przycelował, można powiedzieć, tylnie koło, przeleciał. To jest, zazwyczaj kończy się coś takiego kontuzją obojczyka, na nie wiemy, co jest Thomsenem, bo upadł, leży. No i wytrącił z równowagi Vacka. Vacek na szczęście puścił ten motocykl i musiał swoje troszeczkę odleżeć, bo zawodnik po upadku lepiej, żeby chwilę poleżał, niż ma teraz się zrywać. I na szczęście dla i WTS-u, który jutro jedzie o brązowy medal, i dla Vacka skończyło się wszystko ok. Oczywiście decyzja sędziego Christera Gardela ze Szwecji mogła być jedyna słuszna, wykluczony z powtórki Anders Thomsen, ale to w tej chwili mniej ważne. Najważniejsze jest...